Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem będzie to funkcja kwadratowa. Na poprzednim spotkaniu powtórkowym do matury właśnie rozwiązywaliśmy zadania równania kwadratowe z parametrem. Oczywiście takie równania kwadratowe z parametrem to jest najczęściej spotykane zadanie w arkuszu maturalnym. Ale zdarza się też w arkuszu maturalnym na poziomie rozszerzonym zobaczyć zadanie, które będzie też troszeczkę jakby z innej części funkcji kwadratowej. Nie będzie tego parametru, prawda? Bardzo rzadko bywają takie zadania, ale też bywają. Więc dlatego na tym spotkaniu oczywiście zwrócimy uwagę również na funkcję kwadratową z parametrem, ale nie tylko. Również na inne przykłady zadań z funkcją kwadratową, które bywały w poprzednich latach na maturze. Jako pierwsze zadanie wybrałam zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2017 roku, zadanie 13 za 6 punktów. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x kwadrat minus 3mx dodać 2m kwadrat dodać 1 równa się 0 ma dwa różne rozwiązania, takie, że każde należy do przedziału od minus nieskończoności do trójeczki. Niby jest to równanie kwadratowe z parametrem, prawda? No zdecydowanie. Aczkolwiek troszeczkę inaczej będziemy chcieli rozwiązać. To znaczy, standardowo też się da, przy użyciu wzorów Wieta też się da, ale ja będę chciała pokazać inną metodę, żeby cały czas nie męczyć tych wzorów Wieta, jeżeli da się je ominąć oczywiście, a dzięki metodzie graficznej my w tym zadaniu ominiemy wzory Wieta i zrobimy szybciej to zadanie. No, tutaj mamy podane, że mają być dwa różne rozwiązania. No to bezdyskusyjnie delta musi być większa od zera. No to spróbujmy najpierw zająć się tą deltą, ze względu na to, że ja powiedziałam, że będziemy troszeczkę inaczej rozwiązywać tego typu zadanie. Więc najpierw skończmy z tą deltą, prawda? Deltę policzymy, rozwiążemy tą nierówność, zobaczymy, co nam wyjdzie, a później przejdziemy do graficznej interpretacji tego, o co oni nas pytają w tym zadaniu. Czyli tak, delta, czyli b kwadrat, to u mnie to od razu podniosę do kwadratu, będzie 9m kwadrat minus 4 razy 1, nie będę pisała, i razy 2m kwadrat plus 1 i ona ma być większa od zera, ta delta. No więc mamy 9m kwadrat minus 8m kwadrat minus 4 większa od zera. Czyli będę miała m kwadrat minus 4 większe od zera. Jak to rozwiązać? To chyba najprościej będzie nam tu przerzucić. Teraz obustronnie spierwiastkujemy, tylko wiesz, jeżeli pierwiastkujemy, to trzeba to mądrze spierwiastkować. Jeżeli pierwiastkujemy m kwadrat, to mamy wartość bezwzględna z m. Jest większa, spierwiastkujemy czwórkę, to mamy 2. Chociaż niektórzy od razu piszą m większe od 2 lub m mniejsze od minus 2, bo też się da od razu to zapisać, czyli ostatecznie m należy do przedziału od minus nieskończoności do minus dwójki, suma od dwójeczki do plus nieskończoności. To nam wyszło z tego podstawowego warunku, że mają być dwa różne rozwiązania. No o delcie nie możemy zapomnieć. No to teraz tak, powiedziałam, że zrobimy to graficznie, no bo wyobraźmy sobie tak, mamy taki malutki układ współrzędnych, narysujmy sobie i teraz tak, na pewno są dwa różne rozwiązania. Na pewno ta funkcja kwadratowa, która występuje po lewej stronie, to jest jakaś moja funkcja f od x, ma ramiona skierowane w górę, no bo a jest równe 1, prawda, jest to liczba dodatnia. I teraz, na pewno mają być dwa różne rozwiązania, czyli na pewno tutaj takie m ma być i każde ma z tych rozwiązań należeć do takiego przedziału od minus nieskończoności do trójki. Czyli zaznaczymy sobie tą trójeczkę tutaj, niech będzie tutaj trójka i rozwiązania, czyli co to mamy na myśli tutaj? My tu mamy na myśli miejsca zerowe tej funkcji mojej kwadratowej f od x. Czyli jak to ma wyglądać mniej więcej na wykresie? Ma to być tak, że tu niech będzie jakieś x1, no na przykład tutaj niech będzie x2. Ramiona skierowane w górę, czyli ma być taka ta parabola, prawda? No dobrze, ktoś powie, a dlaczego taka, a nie może być troszkę bardziej przesunięta? Może być, bo wiemy, że ze względu na parametr, gdybym ja przesunęła tak, mogłaby być, prawda? To ze względu na parametr, to tych funkcji kwadratowych będzie nieskończenie wiele. Ale uwaga, tu chodzi o to, że oba te miejsca zerowe, a wiemy, że są, prawda, dwa, ze względu na to, że tu napisaliśmy założenie, to oba mają być mniejsze od tej trójki.
Czyli zastanówmy się, jak to z tą parabolą. Na pewno ramiona skierowane w górę, więc nie musimy pisać żadnego warunku. Nie musimy pisać warunku o tym, że Q będzie ujemne, no bo logiczne, że wzór na Q to było minus delta, może sobie tylko zapiszmy, żeby przypomnieć, minus delta nad 4a. I teraz, skoro delta jest dodatnia, no to tutaj, prawda, będziemy mieć, jak ona jest tutaj dodatnia, no to tutaj będziemy mieć dodatnią liczbę razy ujemną, to będzie ujemna. A 4 razy 1 to jest dodatnia, czyli na pewno Q będzie ujemne, więc na pewno tutaj ten dołeczek, prawda, tej paraboli będzie pod osią X, no bo to jest oś X, prawda, a to Y, więc to nie musimy pisać dodatkowego warunku, bo to wynika z tej naszej delty, no i z tego współczynnika A. No okej, ale na pewno o P musimy coś napisać, no bo to P, jak widzisz, P to jest średnia arytmetyczna miejsc zerowych, czyli tutaj gdzieś na środeczku jest P, załóżmy w tej naszej czarnej, tu jest nasze P, czy w tej czerwonej gdzieś tutaj będzie, załóżmy P, bo to zależy, którą sobie analizujemy, każda, a powiedziałam, że ich jest nieskończenie wiele, ta metoda graficzna wymaga myślenia, ale z kolei jest szybka, no bo popatrz, jakie to P ma być w stosunku do trójki, no nie mogę tak przesunąć, żeby mi to P wyskoczyło poza 3, na pewno P musi być mniejsze niż 3, czyli musimy napisać warunek kolejny, że P mniejsze od trójki. No okej, wszystko pięknie, ładnie, ale czy to wystarczy? Nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że gdybym ja, popatrz, za bardzo przesunęła to miejsce zerowe tutaj, gdybym przesunęła, czyli załóżmy sobie, wyobraźmy sobie, jeszcze raz narysuję, bo na tym układzie by nam się to troszeczkę zamazało, czyli gdybym ja zrobiła tak, że P będzie się zgadzało, że będzie gdzieś tu, załóżmy P, ale jeżeli bym tak zrobiła, no to P będzie mniejsze od trójki, ale uwaga, tu będzie x1, a drugie będzie tu x2, a wiemy, że tak być nie może, bo każde z tych rozwiązań u nas, tych miejsc zerowych tej funkcji, ma być mniejsze od trójki. No i popatrz, nie można za bardzo to przesunąć, prawda? Więc P mniejsze od trójki nie wystarczy. No nie wystarczy. Trzeba będzie jeszcze jeden warunek. Popatrzmy, jaka jest wartość tych naszych funkcji, tej czerwonej, tej czarnej dla trójki, popatrz. Tu jest wartość, prawda, tu jest f od trójki. No dla tej czerwonej, jakbym pociągła, tylko tu już nie chcę wyjeżdżać, na mój napis, też byłaby gdzieś u góry. A tu popatrzmy, od trójki, f od trójki, tutaj, tu jest f od trójki, ona jest ujemna. Ujemna być nie może, prawda, ona musi być dodatnia, prawda, ta wartość na tym krańcu, na tej trójce, czyli muszę dołożyć jeszcze, że f od trójki musi być większa od zera. I to w zupełności mi teraz wystarczy do tego, żeby podać odpowiedź ostateczną. Czyli wzór na P. Minus B, przypominamy sobie, nad 2A i to mniejsze od trójki. Czyli minus B to jest u mnie 3M podzielone przez 2 mniejsze od trójki. Razy 2, czyli mam 3M jest mniejsze od szóstki, podzielę przez 3, M jest mniejsze od dwójki, czyli M należy od minus nieskończoności do dwójeczki. No wszystko pięknie, ładnie, jeszcze F od 3. Co to znaczy F od 3? Ja muszę nazwać moją funkcję F, tutaj nazwałam ją tą klamerką F od X, czyli za X postawiam trójeczkę, czyli będę miała tak 3 do kwadratu minus 3M razy 3, dodać 2M kwadrat, dodać 1 i to ma być dodatnie. No to mam tak, 9 minus 9m, dodać 2m kwadrat, dodać 1, większe od 0. Czyli 2m kwadrat minus 9m, dodać 10 ma być większe od 0. No to tutaj mamy już zwykłą nierówność kwadratową. Będziemy sobie ją rozwiązywać, może tu będę, bo mam miejsce, więc będę liczyła delta m. To się równa b kwadrat, czyli 81, minus 4 razy 2, to jest 8 razy 10, 80. No to tu mamy 1, czyli pierwiastek z tej naszej delty m to jest 1. Liczymy m1, to się równa minus b, czyli 9 minus 1 podzielone przez 2a, czyli 2 razy 2 to 4, 8 podzielone przez 4 to 2 i m2 to się równa 9 plus 1, czyli 10 podzielone przez 4, skrócimy sobie przez 2, mamy 5 drugich, no to niech będzie 2 całe i 1 druga. No i nie koniec, musimy to narysować, prawda, no bo to jest nierówność. Zaznaczamy sobie dwójeczkę, 2 i 1 druga, ramiona skierowane w górę tutaj, zaznaczamy plusiki,
tu plusiki, a tu będą minusiki. No i mnie interesuje oczywiście większe od zera. Czyli mnie interesuje ta część i mnie interesuje ta część dodatnie większe od zera. Czyli zapiszmy, m należy od minus nieskończoności do dwójki, suma 2,1 do plus nieskończoności. Ok, no i na końcu musimy napisać odpowiedź ostateczną. Czyli tu widzimy, że było od minus nieskończoności do dwójki, a tutaj widzisz, ta druga część już się nie mieści z tym. Czyli ostatecznie patrzymy na to i mamy od minus nieskończoności do minus dwójki. Czyli tak mamy, tutaj też mamy od minus nieskończoności. Czyli na pewno polecimy od minus nieskończoności, no i do dwójki nie zalecimy do dwójki, bo się skończy na minus dwójce. Czyli od minus nieskończoności do minus dwójeczki. I taki mamy przedział. Dla takich to oto parametrów m to równanie ma dwa różne rozwiązania, ale każde z tych rozwiązań należy do przedziału od minus nieskończoności do trójki. Jako zadanie numer 2 wybrałam zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2017 roku, zadanie 6 za 2 punkty. Funkcja kwadratowa o wzorze minus x kwadrat plus bx plus c ma dwa miejsca zerowe x1 równe minus 1 i x2 równe 12. Oblicz największą wartość tej funkcji. Ja zapisałam f max symbolicznie. Zakoduj kolejno od lewej do prawej cyfry jedności i dwie pierwsze oczywiście cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. No więc mamy tutaj zadanie skodowane. W arkuszu maturalnym na maturze zdarza się jedno, dwa, myślę, że nie więcej. Przeważnie jest to jedno zadanie kodowane, czyli do tego zadania kodowanego no, bezdyskusyjnie trzeba mieć kalkulator. Oczywiście, że można sobie poradzić, pisemnie na przykład podzielić, ale po co, prawda? Po co? Po to jest kalkulator, po to korzystamy, żeby zakodować. Czyli tutaj się liczy to, żeby poprawnie uczeń musiał przeliczyć, no i zakodować odpowiednio przy użyciu kalkulatora. Czyli tak, po pierwsze, mamy takie typowe zadanie z funkcji kwadratowej. Tutaj niby mamy dwa parametry b i c, ale to nie jest takie, że to jest funkcja kwadratowa z parametrem, ponieważ my mamy podane pewne bardzo istotne informacje. x1, x2. Co my jesteśmy w stanie wywnioskować z miejsc zerowych? Otóż jest wzór na policzenie p. My pamiętamy, że p to jest minus b nad 2a. Ok. Ale jest jeszcze jeden wzór na P. Jest to po prostu nic innego jak średnia arytmetyczna miejsc zerowych. No i teraz to się opłaca, bo dzięki temu, popatrz, ja podstawię, minus 1 dodać 12 będzie podzielone przez 2, czyli wyjdzie nam 11 drugich. Tyle wyszło P. No okej, ale nam jest potrzebna wartość największa. No to wyobraźmy sobie, nasza funkcja kwadratowa, wiemy doskonale, że ramiona ma skierowane w dół, no bo jest minus x kwadrat. No i teraz wiemy, że ona tutaj w wierzchołeczku, wierzchołek ma współrzędne, wiadomo, zawsze p i q, tak jest to standardowo oznaczane. Tutaj w tym wierzchołku jest wartość największa, prawda? Tutaj jest najwyżej położony punkt pod względem oczywiście tutaj działania na osi y, prawda? Czyli wartość największa w tym wypadku to po prostu jest nic innego jak q. Takie rzeczy powinniśmy wiedzieć z własności funkcji kwadratowej już na poziomie podstawowym. No dobra, czyli musimy policzyć q. No to teraz myślimy tak, jak policzyć q? No możemy minus delta nad 4a. Okej, delty nie mamy, no a mamy. Trzeba by było tą deltę, a żeby deltę policzyć, trzeba byłoby b i c. Fajnie, ale da się jeszcze lepiej policzyć q. Szybciej w tym wypadku. Q przecież to jest nic innego jak wartość tej funkcji dla argumentu p. Czyli q to się równa f od p. No więc tak policzmy q. Czyli w miejsce po prostu naszego x-a będziemy podstawiać p. No wszystko pięknie, ładnie, ale myślimy tak, no dobra, dalej mamy b i c. Okej, to jest postać ogólna, ale my przecież znamy inne postacie. Znamy piękną postać iloczynową. Najpierw jest a, czyli u nas to jest minus. W nawiasie x minus x1, czyli u nas to będzie plus 1. I w drugim nawiasie x minus x2, czyli u nas to będzie x minus 12. I teraz już nie ma żadnego b i c, to znaczy ono jest, tylko trzeba byłoby tutaj powymnażać, żeby to b i c wyróżnić. Ale po co? Po co? Jak to trzeba zadanie zrobić? To jest kodowane, to są szybkie zadania, prawda? W związku z czym my będziemy tutaj w miejsce x-a podstawiać 11 drugich, czyli minus 11 drugich dodać 1. Pomnożone przez 11 drugich minus 12.
No to co sobie zrobimy? Minus, no i tutaj 11 drugich, dodać 2 drugie. I to pomnożone przez 11 drugich minus 24 drugie. No bo wspólny mianownik potrzebujemy, czyli będziemy mieć tak minus 13 drugich razy. I tu też będzie na minusie. 11 minus 24 to mamy minus, będziemy mieć właśnie tutaj napisane i 13 drugich. Czyli minus i minus da mi oczywiście plus i będę miała 13 razy 13, 169 podzielone przez 4. I to właśnie jest nasze f max. To jest 169 czwartych. Nie wyciągam całości, bo ja koduję. Ja w tym wypadku koduję, czyli 169 dzielę sobie przez 4. No mogę pisemnie, no ale po co, prawda? Kazali nam zakodować cyfrę jedności, czyli wyszedł nam tutaj wynik, ja go przepiszę 42,25, to jest dokładny wynik, ale kodujemy tak, jak poprosili. Cyfra jedności, czyli dwójeczka i dwie po przecinku cyfry kolejno, prawda, z lewej do prawej, czyli 2 i 5, czyli zakodowane mamy 2, 2, 5. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego Maj 2016. Zadanie 12 za 6 punktów. Dany jest trójmian kwadratowy. F od x to się równa x kwadrat plus 2 pomnożone przez m plus 1 pomnożone przez x, dodać 6m plus 1. Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, dla których ten trójmian ma dwa różne pierwiastki, x1 i x2 tego samego znaku, spełniający warunek wartość bezwzględna x1 minus x2, to jest pod wartością bezwzględną, i ta wartość bezwzględna ma być mniejsza od trójki. To jest zadanie znowu tak, jak będziemy je rozwiązywać, jak równanie kwadratowe z parametrem. Bo tutaj jest pojęcie, że to jest funkcja kwadratowa. Po tej stronie prawej tutaj mamy trójmian kwadratowy. Dlatego no, nie bój się tych sformułowań. I tu jest tylko tyle, że nie ma napisane rozwiązania, tylko pierwiastki. Pierwiastki to znaczy miejsca zerowe. Więc dokładnie tak samo analizujemy. Czyli żeby były dwa różne, prawda, rozwiązania równania, czy też miejsca zerowe funkcji, czy też pierwiastki funkcji, czy tam trójmianu kwadratowego, zależy jak skonstruowane, prawda, no to wiemy, co ma być. Oczywiście delta musi być większa od zera, no bo co? No bo widzimy, że a wynosi 1, dalej nasze b to będzie to i nasze c to będzie to, czyli to jest funkcja kwadratowa w tym wypadku zawsze, więc delta musi być większa od zera, ale uwaga, tego samego znaku. Czyli to znaczy, że trzeba będzie jeszcze kolejne założenie napisać, czyli co to znaczy ten sam znak? Który wzór wieta nam to zapewnia? Zapewnia nam to drugi wzór wieta. Dlaczego? No bo popatrz, x1 razy x2 to był ten drugi wzór wieta. I teraz tak, jeżeli mają być tego samego znaku, to znaczy, że albo oba dodatnie, albo oba ujemne, prawda? Czyli jeżeli będą oba dodatnie, no to iloczyn dodatni. Jeżeli będą oba ujemne, no to iloczyn też dodatni, prawda? No bo minus razy minus da plus, czyli wystarczy, że napiszę ten warunek x1 razy x2 większe od zera i mam załatwioną tą sprawę, że mają być tego samego znaku. No mamy, zapisaliśmy, ale jeszcze mało, jeszcze mamy spełniać ten warunek. No i ten warunek wygląda nam na najtrudniejszy, ze względu na to, że nie widzimy tutaj na razie wzoru wieta, no bo jest różnica, prawda? No i ta wartość bezwzględna, ale spokojnie. Najpierw zaczniemy oczywiście od delty, gdzieś na boku sobie policzymy tą deltę, czyli b kwadrat, czyli będziemy mieć tak, 2 do kwadratu to 4, no i teraz m plus 1 też będziemy podnosić do kwadratu, minus 4 razy a, czyli 1 nie będę pisała, i razy nasze c, czyli 6m dodać 1. No to liczymy tą deltę, tutaj czwórkę przepisujemy, wzór skróconego mnożenia m kwadrat, dodać 2m, dodać 1, dalej mamy minus 24m, jak pomnożę, minus 4. No to skoro tak, to mamy 4m kwadrat plus 8m plus 4 minus 24m minus 4. Tak się składa, że 4 minus 4 to mi się skasowało i będę miała 4m kwadrat minus 16m. No taka mi wyszła delta. No to napiszmy teraz ten warunek. Czyli 4m kwadrat minus 16m większa od zera. Jest to zwykła nierówność kwadratowa, ale zrobimy ją troszeczkę szybciej, wyciągniemy przed nawias w tym wypadku. To się da, bo jest to nierówność kwadratowa niezupełna. Czyli mogę wyciągnąć przed nawias, wtedy mi zostanie m minus 4 większa od zera. I szybciutko już możemy narysować oś liczbową, bo tutaj mamy, nam zeruje m równe 0, a ten nawias nam zeruje czwóreczka. Ramiona skierowane w górę,
Tu mamy plusy, tu minusy. No i mamy oczywiście większe od zera, czyli nas interesują plusiki. Tu mamy plusiki i z tej strony mamy plusiki. Czyli napiszmy, m należy od minus nieskończoności do zera, suma od czwóreczki do plus nieskończoności. To nam wyszło z tego pierwszego warunku. No wszystko pięknie, ładnie, przechodzimy do warunku kolejnego, prawda? Czyli teraz potrzebujemy wzór wieta, na razie ten, no to zapiszmy sobie, x1 razy x2, to się równa c nad a. Czyli u mnie c to będzie 6m plus 1, nad a nad 1 to nie będę pisała, no to podstawmy to, czyli będziemy mieć tak, 6m plus 1 większe od 0. Czyli 6m większe od minus 1 podzielę przez 6, czyli m większe od minus 1 szóstej. Czyli napiszemy sobie przedział od minus 1 szóstej do plus nieskończoności. No widzimy tutaj, że no jakaś część wspólna będzie, prawda, pomiędzy tym założeniem a tym założeniem, ale to jeszcze nie koniec. Czeka nas najtrudniejsze założenie. I teraz popatrzmy. Tu mamy wartość bezwzględną. I pasowałoby się jej pozbyć, nie? Tak. Po tej stronie, ze względu na to, że jest to wartość bezwzględna, to jest to liczba na pewno zawsze większa lub równa od 0, na 100%. No bo wartość bezwzględna jest liczbą większą lub równą 0. Tutaj po tej stronie jest trójka, czyli liczba większa od 0. W związku z czym, jeżeli tak jest, że ta liczba jest mniejsza od tej liczby, to jak ja podniosę obustronnie nierówność do kwadratu, mogę tak zrobić, ze względu na to, że tu jest nieujemna, no a tutaj jest dodatnia, prawda? Więc jak ja podniosę do kwadratu, to dalej będzie to nierówność poprawna. No to popatrzmy, mam tak, to przepiszę i to podnoszę do kwadratu, jest mniejsza od 3 do kwadratu, czyli to jest 9. I teraz, co nam robi kwadrat z wartością bezwzględną? On ją kasuje, no bo wiemy, że kwadrat to zawsze będzie też liczba większa lub równa od 0, czyli ja w zasadzie mogłabym napisać w ten sposób, już linijkę wcześniej mogłabym napisać w ten sposób. Zastosujmy wzór skróconego mnożenia, czyli x1 kwadrat minus 2x1 x2, dodać x2 kwadrat, to jest mniejsze od 9. No to teraz tak, to z tym chciałabym zwinąć do wzoru skróconego mnożenia tylko tak, żeby był wzór wieta, nie? Czyli ja potrzebuję nie x1 minus x2 do kwadratu, tylko ja potrzebuję x1 plus x2 do kwadratu. No to tak robię i teraz tak, tutaj mam 2x1, x2, ale ja muszę odjąć to 2x1, x2, bo tutaj tego nie było. I jeszcze odjąć 2x1, x2, czyli muszę odjąć 4x1, x2, żeby nie zmienić nierówności. No możesz sobie sprawdzić, tutaj rozwinąć z powrotem wzorem i zobaczyć, czy Ci wyjdzie to, prawda? Bo to no muszę przekształcać tak, żeby to było równoważne. No to teraz jeszcze potrzebujemy tego wzoru wieta x1 dodać x2. To się równa minus b nad a, czyli u mnie to będę miała minus 2m, od razu pomnożę minus 2. No nad a nie piszę, to jest nad 1. No to skoro tak, to zapiszmy sobie minus 2m, minus 2 i to do kwadratu, minus 4 razy, a tutaj mieliśmy już 6m dodać 1 i to jest mniejsze od 9. No to podnoszę, tu będę miała tak 4m kwadrat plus, minus i minus da mi plus, dlatego piszę plus, 2 razy 2, 4 razy 2, 8m i plus 4, tu się nie dziw, bo jak są dwa minusy, to później konsekwentnie po rozwinięciu no nie ma żadnego minusa, prawda? No bo mogłam tego minusa wyłączyć przed nawias, podnieść do kwadratu i tak by mi się skasował. Minus 24m, minus 4, tu może od razu przerzucę, minus 9 jest mniejsze od 0. No to teraz mamy tak, 4m kwadrat, minus 16m będziemy mieć, prawda? No i 4 minus 4 mi się tutaj skasuje, czyli minus 9 mniejsze od 0. Tutaj mam taką standardową nierówność kwadratową, którą będę rozwiązywała ze względu na niewiadomą m. Czyli liczymy sobie delta m, to się równa. Czyli b kwadrat to będziemy mieć, minus się mi skasuje, 16 do kwadratu 256, minus razy minus to da mi plus i tu będę miała 4 razy 4, 16 i będę miała 16 razy 9, czyli 10 razy 9 to 90 i jeszcze 6 razy 9, 54, czyli 144. No tak się składa, że tutaj od razu widzę, że mam 400, no mogę to zapisać, prawda? Czyli pierwiastek z delty to będziemy mieć 20. Czyli liczymy m1 to się równa minus b, czyli 16 minus 20 podzielone przez 2 razy 4, czyli przez 8.
czyli będę miała minus 4 ósme, czyli po prostu minus 1 druga. No i m2 to będę miała 16 plus 20 podzielone przez 8, czyli będę miała 36 podzielone przez 8, to się równa, no mogłabym to oczywiście skrócić przez 4, to będę miała 9 drugich, czyli 4 całe i 1 druga. No nie koniec, bo muszę to narysować, prawda? Czyli zaznaczam te miejsca zerowe, minus 1 druga i 4 i 1 druga. Tu mamy parabolkę, ramiona skierowane w górę. No to rysujemy. Tu są plusiki, a tu są w dołeczku minusy. Mnie interesuje mniejsza od zera, czyli mnie interesuje ta część, prawda? No to skoro ta część, to napiszmy. M należy do przedziału od minus 1 drugiej do 4 i 1 druga. I to podkreślamy. I teraz na końcu napiszemy odpowiedź. Pamiętaj, nasza odpowiedź musi uwzględniać wszystkie te trzy warunki. No więc na pewno widzimy, że może zaczniemy sobie tutaj od tego, tej analizy, bo tu jest od minus 1 szóstej, a tutaj widzisz, że jest od minus 1 drugiej. No to minus 1 szósta jest troszeczkę większa, czyli musi nam należeć od minus 1 szóstej na pewno. I teraz tak, tu aż poleci do 4 1 druga, tu już nie patrzymy, bo tu leci do nieskończoności. No ale tu mamy blokadę, bo jest do zera ma być suma i teraz tu mamy do 4 1 druga, a tutaj jest od 4, prawda? Czyli będzie suma od 4 do 4 i 1 druga. No i to jest właśnie odpowiedź do tego zadania numer 3. Zadanie numer 4. To jest zadanie z arkusza maturalnego maj 2015. Zadanie siódme za dwa tylko punkty. Liczby minus 1 i 3 są to miejsca zerowe funkcji kwadratowej f. Oblicz taki iloraz. F od 6 podzielone przez F od 12. Niby nam się wydaje tak, no dobra, wiemy tylko tyle, że to jest funkcja kwadratowa, to jest aż tyle, to nie jest tylko tyle, to jest aż tyle. Wiemy doskonale, że mamy do czynienia w tym zadaniu z funkcją kwadratową, jest to zadanie za dwa punkty. To nie może być trudne zadanie, no ale znamy jej miejsca zerowe. Czyli od czego powinniśmy zacząć? Od tego, że funkcja kwadratowa ma trzy postaci. Ogólną, iloczynową, kanoniczną. Jeżeli mamy podane miejsca zerowe, to zdecydowanie trzeba napisać postać iloczynową. Przypomnijmy sobie wzór. Myślę, że ten wzór dla kogoś, kto uczy się funkcji kwadratowej, jest doskonale znany, bo to jest jeden z podstawowych wzorów. No i teraz popatrzmy, jak nasza funkcja będzie wyglądała. A niestety nie mam. Ale mogę tylko napisać, że a na pewno nie jest 0, na 100%. No bo wtedy by nie było funkcji kwadratowej, wiadoma sprawa, nie? Teraz pomnożone przez x minus minus 1, czyli napiszemy plus 1 w nawiasie. I pomnożone przez x minus, no 3, no to napiszemy tak, w drugim nawiasie. No to teraz co? Teraz pasowałoby nam ten iloraz policzyć. Czyli tak, najpierw sobie policzymy f od 6. To się będzie równało a razy, no 6 plus 1 razy 6 minus 3. No bo przecież liczymy f od 6, no nie? Czyli za x postawiamy 6. No to mamy a razy 7 razy 3. To się równa 21a. Tyle nam wyszło. No to konsekwentnie policzmy teraz f od 12. No, podstawiając do tej postaci iloczynowej, czyli a razy 12 dodać 1 razy 12 odjąć 3. To się równa a razy 13, no i razy 9. To się równa. No musimy to pomnożyć. 10 razy 9 to jest 90. I 9 razy 3, 27, czyli mamy 117a. Skoro tak, to co to jest za problem teraz napisać f od 6 podzielone przez f od 12? No po prostu zapiszemy 21a podzielone przez 117a. Skoro tak, to widzisz, a jest różna od zera, to teraz mogę to skrócić bez problemu. Ze względu na to, że pamiętamy o tym założeniu. Wyszedł nam taki wynik, no to dobrze by było skrócić to. No przez ile? Przez 3 oczywiście, to 21 podzielone przez 3 to będzie 7, a 117 podzielone przez 3 to będziemy mieć 39. No i mamy taki wynik. 7,39 to jest wartość tego naszego ilorazu, który mieliśmy znaleźć.
Zauważ, że na tym spotkaniu robiliśmy sobie zadania z funkcją kwadratową. Oczywiście były to z parametrem też zadania, ale takie troszkę innego typu, prawda? Tutaj pewnych rzeczy musieliśmy albo metody graficzne się nauczyć, bo ja chcę tak nauczyć myślenia. To nie chodzi o to, żeby wszystko robić przy użyciu wzoru Wieta. No jak trzeba, no to trzeba. Nie da rady ominąć. Ale jak się da ominąć, to też chcę pokazać Ci różne zadania. Dlatego wybrałam na to spotkanie też zadania proste, czy to kodowane, czy tutaj zadanie, widzisz, to też za 2 punkty. Proste zadania, żeby pokazać Ci, że w arkuszu maturalnym może być zadanie z funkcją kwadratową, z równaniem kwadratowym, z parametrem i bardzo często bywa. I bezdyskusyjnie należy nauczyć się tego typu zadania umieć rozwiązywać, prawda? Należy się tego nauczyć. Natomiast może też się pojawić jakieś zadanie za 2 punkty, gdzie gdzieś tam będzie wsadzona funkcja kwadratowa, ale takie łatwiejsze, chociażby takie jak to. Mam nadzieję, że lekcja była przyjemna i dużo pokazała Ci fajnych rzeczy, które możesz wykorzystać być może na swojej własnej maturze rozszerzonej z matematyki. I jak zwykle polecam zerknąć na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a, no i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu ze mną.